poszłyście kiedyś do Maka i został wam dobrze dopasowany kolor podkładu? Cześć kochani, witam was serdecznie. Już trochę zachrypnięta, nie wiem dlaczego. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, test kolejnego podkładu z Maka. Godzina 8:28, myślę, że to zobaczycie, a jak nie, to uwierzycie. Jestem właśnie na stronie Maka, żeby poczytać, co producent mówi o podkładzie, który będę testowała. Mam go w formie próbki w odcieniu NW20. Jestem bardzo zaskoczona, ponieważ w Maku zawsze byłam NC. I ten podkład miałam nakładany, kiedy właśnie pani w Maku wykonywała mi makijaż, w którym wyszłam. Także zobaczymy, jak się sprawdzi w ciągu dnia. Dzisiaj idę do pracy, dosyć długi dzień aktywny, także... Mam nadzieję, że będę z niego zadowolona. Byłam z niego zadowolona po tym, jak był mi nałożony na twarz w salonie, ale wiadomo, w domu zawsze sobie to zrobimy lepiej, moim zdaniem. Dobra, podkład. Cena 29,50 za 30 ml. Podkład jest o tyle fajny, że przychodzi do nas z pompeczką. Bardzo ładne opakowanie, takie matowe. Mamy dostępne 19 odcieni. I co nam pisze tutaj producent? Ma być to ciekawa formuła kremowo-żelowa, taka emulsja. Krycie ma być średnie do... krycie ma być lekkie do średniego. Podkład ma nam dać satynowe wykończenie. Przy okazji ma dawać taki efekt wyblurowanej, czyli takiej rozmytej twarzy. Ma być taka gładka i wiecie, gładka, piękna... Brakuje mi słowa, gładka, piękna. Nie, chciałam powiedzieć gładka. I mam tutaj dodatkowo SPF 15. Ma jakiś kompleks 77 minerałów, masło shi i witaminy E. Matko boska. A jeszcze ma być to podkład typu długotrwały. Długotrwały, rozświetlający, niezmieniający koloru, filtry, testowany dermatologicznie dla wszystkich typów cery, jednocześnie mówiąc o skórze wrażliwej. Tłumaczę sobie tak na bieżąco pod... O, patrzcie. Patrzcie, jaki macie widok. Także jak nie macie ochoty patrzeć na mnie, patrzcie na psy. Dobra. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tego, jak wygląda moja cera. Używam teraz na wieczór cały czas retinolu codziennie i olejku znakomitego różanego z witaminą C i jest dobrze. Paznokcie, gdybyście pytały, to są nowe paznokcie. Wszystkie lakiery to są lakiery z Indigo plus efekt Pixel. Myślę, że teraz całkiem ładnie jest oddany ten kolor. Z tym, że właśnie ten Pixel na każdym kolorze wygląda inaczej. Na tej fioletoszarości pastelowej wygląda no przepięknie. Taki efekt jednorożca. O, dobra, to chciałam powiedzieć. I mam też świeżo doczepione rzęsy, także czuję się na tyle fajnie, żebym dzisiaj wstała później, to mogłabym iść do pracy na spokojnie bez makijażu, bo czuję się dobrze. Ale dlaczego nie? Dlaczego się nie pomalować? Dobra, baza. Świeci teraz słońce, później ma być beznadziejna pogoda, 11 stopni i tak dalej. Gdyby to kogoś interesowało, baza z Maka, już wiecie, która, także nie będę wam jej pokazywała z bliska. Właśnie mówię, czy kogoś interesuje to, jaka jest pogoda w momencie, kiedy ogląda test podkładu i patrzy, no moja buzia faktycznie, to się na to zwróci ostatnią uwagę, że robi się czerwona, kiedy założę ten filtr, może trochę? Nie wiem dlaczego tak jest, ale ja nie czuję jakiegoś dyskomfortu, czy... No, ale trochę czerwona jest, nie ma co. Nie wiem. Ale mogliście teraz zaobserwować, nie zrażnęła głupa, że tak nie jest. No i dobra, NW20. Teraz tak patrzę, to wydaje mi się dosyć ciemny. Ło! No i te tony może tutaj są zdecydowanie bardziej różowe, ale to nie jest taki świnkowy róż, jak myślicie. Mi się ten kolor nawet tutaj w opakowaniu w miarę podoba. Ale zobaczymy, jak będzie na twarzy. Jeśli chodzi o konsystencję, jest dosyć płynna, a te tony, ja bym bardziej powiedziała, że one są takie brzoskwiniowe niż różowe. Ja zawsze się boję, jak słyszę różowy podkład, to już myślę, że to wyglądało jak świnka. Dobra, na razie może taka ilość wystarczy. To zetrę palcami, a później doklepię beauty blenderem. No i jak to w Maku, podkład został mi dobrany za ciemny. Myślę, że ten brzoskwiniowy ton jest całkiem ładny na mojej skórze i nie czuję się jakaś taka właśnie zbyt różowa. Pod palcami formuła jest bardzo przyjemna, właśnie taka kremowo-żelowa, lekko tłusta bym powiedziała.
Ale podoba mi się wygląda na skórze i on dla mnie ma takie średnie krycie. To nie jest krycie lekkie, tylko krycie średnie. Ponieważ kolor skóry jest bardzo ładnie wyrównany. Zobaczcie, jak to ładnie i zdrowo wygląda. Mega mi się podoba. I nawet takie małe plamki, które tutaj gdzieś mam przy tej stronie, zostały zakryte. Także mi się ten efekt naprawdę bardzo podoba. Zdrowa, rozświetlona, skóra pełna blasku, obudzona, coś naprawdę bardzo ładnego. No ale ten kolor jest trochę przyciemnawy. Czy poszłyście kiedyś do Maka i został wam dobrze dopasowany kolor podkładu? Bo mi nigdy, jeśli sama sobie go nie wybrałam. Bo wcześniej zamawiałam kolory przez internet. Przez internet dobrze mi kiedyś kobieta w Maku podpowiedziała. Pamiętacie? Lata temu to było 4, kiedy pierwszy raz zamówiłam podkład z Maka, to na tym live chat, który jest na stronie, właśnie pytałam się, jaki mam wybrać odcień i wysyłałam zdjęcia właśnie tam na jakiegoś maila, taki bez makijażu, kiedy stoję w dziennym świetle i właśnie pamiętam, że mi kobieta napisała NC15 albo NC20. Wziąłam jaśniejszy, bo moim zdaniem lepiej zawsze jest jaśniejszy i się gdzieś tam dopudrować czymś brązowym, przykonturować, ocieplić, niż być za ciemna, biorąc pod uwagę to, że podkłady mogą oksydować. Ale dobra, przyciągnięty na twarz nie wygląda aż tak źle. Tak wygląda z bliska na skórze, bardzo, bardzo naturalnie. To jest takie wykończenie na razie, no błyszczące, ale nie mokre. Bardzo ładnie wygląda, mega, mega mi się podoba i wiem, że dużo... Wiem, że dużo z was też używa tego podkładu i go lubicie. I on pod palcami zaczyna się robić taki właśnie satynowy na buzi. Nie zastygający, nie jest taki lekki efekt, ale czuję, że robi się taka fajna satynka. Także tutaj mam jeszcze spokojnie na jakieś dwa razy. Zastanawiacie się może, jaki odcień NW20 masz na przykład przy Face and Body C1, pokażę wam. Myślę, że tutaj nie jest taras różowy, zobaczcie. Tu jest Face and Body, a tutaj jest, niestety tak przechylić za bardzo, bo się wyleje, ale myślę, że możecie to zauważyć. No jest trochę za ciemny, ale mimo, że nie żółte tony, to ładnie to wygląda. I tutaj miałam jeszcze odlewkę Next to Nothing Light Plus, także też wam pokażę, jak to wygląda. No tak, tu widać, kiedy tak się dopiero przykłada kolory przy sobie, to widać, gdzie jest trochę różowego, gdzie jest trochę żółtego. Tu jest mineralny, a tu jest ten Next to Nothing. No, ale myślę, że jeśli tak jak ja macie ten NC15, to te NW15 też bym wam krzywdy nie zrobiły. Ale nie domoksydowały, nie będziecie właśnie świnkami. Także, nie no, efekt mi się bardzo na skórze podoba. Bardzo, bardzo, bardzo. Także ja dokończę swój makijaż. Mam na niego jakieś 5 minut, bo muszę za chwilę wychodzić. No i się wam jeszcze oczywiście pokażę, ale pierw kawa, bo chciałam dzisiaj wypić w końcu ciepłą kawę. Zwarta i gotowa. Mogę ruszać do pracy. Skończyłam makijaż. Pomadka to jest ta z Guerlain z ostatnich ulubieńców. Kiss Kiss 372. Taki półtransparentny błyszczyk. Tak wygląda podkład już z nałożonymi warstwami pudrowymi, że tak powiem. Moim zdaniem wygląda bardzo na buzi ładnie, ale to nie jest taki efekt jak na przykład ostatnie podkłady z Maka, które testowałam, gdzie mówiłam, że są niewidoczne jak druga skóra. Tutaj ten podkład trochę jednak na buzi widać. Ja go używam oczywiście z moim ostatnim ulubionym, na okrągło używanym pudrem z Paese HD, transparentnym. I tak to wygląda. No i co? Ładnie wygląda. Nie jestem różowa, tego się obawiałam najbardziej. Mówię wam to po raz któryś, no ale zawsze słyszałam, nie wiem, NW w Maku to po prostu straszny różowy pigment, także nie jest źle. A na powiekach cień Era, również z Maka, gdyby ktoś dopytywał. Także dobra, ja już uciekam, widzimy się później po południu, myślę, że około godziny 17-18 do was wrócę, żeby przez te 8-9 godzin przynajmniej podkład mieć na sobie, bo takie testy, wiecie, 4-5 godziny są dla mnie trochę bez sensu, bo z reguły, nie wiem, myślę, że jeśli ktoś ogląda test podkładu,
bo większość ludzi, nie wiem, maluje się wychodząc do pracy, nie ma ich te 8-10 godzin w domu i przez te 8-10 godzin chciałoby mieć makijaż na sobie. Dlatego dla mnie takie testy właśnie 9-10 godzinne, może 10, no to jest długo, wiadomo, nie każdy po 10 godzinach wygląda dobrze, ale większość społeczeństwa na tyle godzin potrzebuje mieć makijaż na sobie, także ustalmy, że te 8-10 godzin testy powinny trwać, moim zdaniem. Od tej pory. Zawsze. Dobra, także to tyle. Uciekam. Widzimy się później. Buziaki. Pa. Wow. Pięknie. Pięknie to wygląda, jeśli chodzi o rozświetlacz. Bo podkład to już nie jest tak wesoło. Tak w ogóle to cześć, przychodzę do Was 4 dni później. Przez ostatnie 4 dni, czwartek, piątek, sobota, niedziela, jest niedziela, godzina 19, nosiłam podkład znaka, dosyć mocno go sobie przetestowałam i przychodzę dzisiaj do Was tak naprawdę dopiero po 4 dniach z moimi wrażeniami. Chciałam je nagrać po pierwszym dniu, ale dużo się po drodze działo i za każdym razem było coś na drodze, co stawało i nie pozwalało mi zakończyć tego testu, ale przychodzę do Was dzielna, Ania, dzielna youtuberka i pokażę Wam, jak podkład wygląda na mojej twarzy. Z tym, że dzisiaj ten podkład wygląda o wiele, wiele lepiej niż przez ostatnie kilka dni. Z tego względu, że nagrywałam dzisiaj filmik o... Nie wiem, czy już widzieliście? Widzieliście chyba filmik wcześniej o moich 10 ulubionych pędzlach i ten makijaż był naprawdę mocny. Byłam dosyć mocno spudrowana, bo to było chyba 2 albo 3 warstwy różnych pudrów. I w aparacie nie wygląda teraz to aż tak źle w podglądzie, ale chyba widzicie to na dziennym świetle, jak mocno błyszczy się moje czoło. Po prostu to jest taki lekki smalczyk. Podkład na buzi nie jest tak bardzo komfortowy, jakbym tego chciała. Czuję go trochę na buzi, mam ochotę już ten makijaż zmyć, pomijając piękny blask, który się cały czas trzyma na moich policzkach. No po prostu gdzieś anioły śpiewają. Także dobra, już nie mogę patrzeć w podgląd, bo się rozpraszam. Już tutaj mi meteory zbachną. Także dzień kosmetycznych przyjemności. Ale wracając do podkładu, mam wrażenie, że gdybym się tak niestety jest, że dotknę się i on po prostu na mojej skórze tak siedzi. A na czole to już nie mówię, po prostu widzicie, ja na czole tak przyjadę palcem i wszystko mi zostaje. Także myślę, że będzie to fajny podkład dla dziewczyn, które mają cerę suchą i dla cery dojrzałej. Dla takiej cery normalnej, mieszanej, jaką jest moja cera, on ładnie wygląda przez 4-5 godzin. Później trzeba go poprawić, dopudrować, bibułka, wiecie, szmery, bajery, żeby jakoś ten makijaż wyglądał. Także nie jest to podkład, w którym ja bym mogła przechodzić cały dzień. Troszkę mi się pozbierał przy nosie, ale nie jest źle. Ogólnie nie zrobił się na buzi taki, wiecie, rozwarstwiony, nie ściemniał, chociaż ten odcień właśnie NW20 jest trochę za ciemny, ale to sobie ustaliłyśmy 4 dni temu. Pokażę Wam może z bliska. Tak on z bliska wygląda na mojej cerze, czyli tak jak Wam mówię, ja dosłownie się dotknę. Widzicie? O, on mi schodzi, to samo na czole, po prostu jest taka tłusta, niezbyt przyjemna warstwa, a to w oczach, w kącikach to jest ten glitter z Kiko, jak to odbija światło, ale się jaram, także makijaż oczu całkiem zacny mi dzisiaj wyszedł, bawiłam się kilkoma paletkami. Pokażę Wam jeszcze może, jak ten makijaż wygląda, chociaż też trochę podotykałam przy lampie, bo mam ją za sobą. Jeszcze mi się nie chciało, jak to się mówi, poskładać sprzętu. W tym momencie muszę trochę przyciemnić. O, gdzieś tak. Gdybym nagrywała przy lampach, byłoby całkiem w porządku, chociaż teraz jeszcze bardziej widać właśnie, jak ten podkład się świeci, jak on jest taki, jakieś słowo wybłyszczone, chyba nie, jak jest wyświecony. Po prostu nie wygląda najświeżej, także zgaśmy światło. Jak wiecie, ostatnio testowałam aż 3 podkłady z MAC-a, 3 podkłady, które były dla mnie nowe, czyli Face & Body, Next to Nothing oraz ten mineralny. I myślę, że zdecydowanie numer 1 jest dla mnie ten Next to Nothing. Jest jego test na kanale, także nie będę się tutaj może, że tak powiem, rozwodziła. Ten mineralny jest ok, ale myślę, że za taką cenę raczej mnie nie kusi.
Także niekoniecznie dla mnie, ale dla cery, jak już powiedziałam, dojrzałej, dla cery suchej, myślę, że to może być fajna propozycja, też dla cery bardzo suchej, tak mi się wydaje. Także z mojej strony to tyle, lubię testować podkłady. Tak mówię, ten nie wygląda najgorzej, jestem pozytywnie zaskoczona mimo wszystko tymi trzema ostatnimi podkładami z Maca, ponieważ jak wiecie, używałam kiedyś Studio Fix. Dobrze mówię? Studio Fix i to był bardzo ciężki, śmierdzący podkład, do którego już bym nie wróciła. Myślę, że też jest nieprzyjemny dla osoby, która jest nim malowana, ponieważ no, ten zapach takiej farby olejnej nie jest niczym fajnym. No ale wiadomo, są też jego zwolennicy i to tyle chyba w tym filmiku. 4 dni później, jeszcze mi się nie zdarzyło przez 4 dni testować i po 4 dniach wrócić. No ale bywają też i takie filmy, także mam nadzieję, że się Wam podobał, że zostawicie lajka i ostatnio mi pisałyście, że Wam również się moje filmy nie wyświetlają. I co należy zrobić? Należy nacisnąć koło guziczku subskrypcja, dzwoneczek, włączyć powiadomienie o filmach i wtedy o każdym filmie będziecie wiedziały, również o live'ach, które są z reguły spontaniczne. Także naciśnijcie. Ja na tym nie zarabiam, żeby jeszcze nie było, że nie nacisnę, bo zarobi, wiecie, funta więcej. Nie, nie, nie. Po prostu to jest dla Was, dla Waszego komfortu psychicznego i żebyście się później nie denerwowały, że filmów nie widzicie. Tak, także link do podkładu, który dzisiaj testowałam, dzisiaj tak naprawdę przez ostatnie kilka dni, ale w dzisiejszym filmie jest w opisie na dole. To tyle, buziaki, widzimy się za niego. Pa, pa.